Dzień dobry, poranna kawa na balkonie, proszę bardzo, włoska i mocna, śpiew ptaków, słoneczko, Napoli pomału budzi się do życia, a my witamy Was w tak naprawdę ostatnim już dniu naszego pobytu tutaj w Neapolu. A jutro wracamy do domu. Wszystko, co dobre, kiedyś musi się skończyć. Piccola, co ty tam masz? Hej, Piccola. No patrzcie, patrzcie na nią. Brie. No, chyba nie może wskoczyć, no. Ach, tak. No, wskakuj. Waj, Brie, waj. Aha. Uda się? No, uda? Vai, Bri, vai. Vai. Bri. No, dawaj, Bri. Vai, Bri, vai. Bri. No wiecie co? Bri, vai. Vai. No vai. Udało się, Udało się, ale patrzcie, nie da sobie dotknąć. Ej, ja Massimo. No patrzcie, jaka złośnica. Dojechaliśmy właśnie do centrum. Ostatni spacer uliczkami Neapolu. Udajemy się w kierunku Via Roma, Via Chiaia i Via Toledo. Jedne z najbardziej popularnych ulic tutaj turystycznych w Neapolu. Na mały spacerek, może na jakieś włoskie lody. Nasz pobyt nie może się obyć oczywiście bez lodów i patrzcie na to. Pistacjowa obowiązkowo i słony karmel. Słuchajcie, próbujemy na żywo. A to jest włoski lodi? Tak? Pycha. Bardzo dobrze. Pistacjo mi piace. Certamente. Thank you.
Cosa mangiamo oggi? Giulia, è questo? Pacchero al calamaro. Ne parlavo. Che ci sta dentro? Non va a parlare di quanti stiamo camminando. Sta il calamaro, il sugo, il pomodorino. Ho detto un battro, sì, un battro. Zio Massimo, czyli wujek Massimo, smaży właśnie kalmary, proszę bardzo. Atmosfera typowa włoska, głośno, idealnie. Jutro rano wracamy, więc czas najwyższy zacząć się pakować. Jak widzicie, tu już przygotowałam dużą walizkę, mniejsze torby i zabieram się teraz za ich wypełnienie. Tak sobie pomyślałam, że pokażę Wam kilka rzeczy, które kupiliśmy. Tym razem zakupy skromne, ponieważ w lipcu wracamy tutaj z powrotem, a w sumie to pod koniec czerwca i zaraz Wam powiem dlaczego. Natomiast, jak widzicie, zapas mojego ulubionego dezodorantu Borotalco z talkiem. Uwielbiam ten zapach, uwielbiam ochronę, jaką daje. Według mnie zdecydowanie najlepszy i tutaj kosztuje niecałe 2 euro, więc warto. W Polsce można kupić go na stronie internetowej za około 17 zł. Więc zawsze jak jestem, to kupuję sobie zapas. Widzicie też zapas naszej ulubionej kawy Kimbo do kawiarki. Massimo ją po prostu uwielbia i jeśli kiedykolwiek wypróbowaliście kawę Kimbo, to będziecie wiedzieć, o co chodzi i dlaczego tak bardzo lubimy tę kawę. A tutaj takie duże opakowanie Kimbo kupiliśmy w promocji za 3,50 euro, więc naprawdę się opłacało, wzięliśmy 3. Dodatkowo kupiliśmy też nasz ulubiony Simmental do sałatek, idealny. Ciężko będzie mi wytłumaczyć Wam, co to takiego jest. Można by było powiedzieć, że to są kawałki mięsa wołowiny, chyba tak, zatopione w galaretce. Ta galaretka jest takim sosem własnym. Może przy okazji, jak będę robić jakąś sałatkę w domu, to pokażę Wam, jak to wygląda w środku. No, smaku niestety nie będę mogła Wam przesłać. Także widzicie, zrobiliśmy też zapas Simmental. Kiedyś dostępne były w Almie. Niestety Almy już nie ma, więc Simmental kupujemy tutaj. I znaleźliśmy też przy okazji kapsułki. Kapsułki do naszego ekspresu Nespresso i jak widzicie mamy tutaj oczywiście kawę Kimbo w intensywności 10 i 12. Jestem ich bardzo ciekawa, jak te kapsułki się sprawdzą. One, jedno opakowanie jest chyba po niecałe 2,50 euro, tak mi się wydaje, że tyle zapłaciliśmy. Jest jeszcze trzeci smak, ale stwierdziliśmy, że weźmiemy te dwa, wypróbujemy, bo podobno one są kompatybilne właśnie z ekspresem Nespresso. No i jak wrócimy w czerwcu, w lipcu, to wtedy najwyżej kupimy ich więcej. Chociaż powiem Wam, że wrzuciłam zdjęcie na Instastory i jedna moja widzka, obserwatorka, napisała mi, że są dostępne w Piotr i Paweł. Nie wiem, będę sprawdzać, jak będziemy wracać do, jak wrócimy już do Polski. Tutaj mam jeszcze siatkę pełną frezelli dla znajomego. To są takie grillowane kawałki chleba, coś w tym stylu. Ciężko mi opisać, co to jest, taki przysmak typowo neapolitański. Także jeśli chodzi, tak jak widzicie, o takie zakupy do domu, to przywieziemy ze sobą tylko i wyłącznie to, albo i aż to. A to jest właśnie przyczyna naszego powrotu pod koniec czerwca, na początku lipca. A mianowicie, zobaczcie, takie oto piękne zaproszenie na włoski ślub. Czeka nas ślub w rodzinie, siostrzenica Massimo wychodzi za mąż. No i zobaczcie, dostaliśmy od niej takie oficjalne zaproszenie. Tutaj mamy dokładny adres. Jak widzicie, zrobione przepięknie, trzeba przyznać. Zobaczcie. Godzina 15:30, 1 lipca w poniedziałek. Tak, tak, wiem, w poniedziałek czeka nas ślub, wesele i zobaczcie, tutaj są jeszcze w dodatku konfetti, które są w różnych smakach. To są takie migdały lub też inne orzechy, czekolada zalane właśnie taką masą. Zobaczcie, no, prezentują się przepięknie do spróbowania.
Także teraz już wiecie dlaczego. Pod koniec czerwca i na początku lipca będziemy z powrotem tutaj wracać do Neapolu. No, szykujcie się, że będę nagrywać. Zobaczycie, jak wygląda takie włoskie, neapolitańskie wesele, typowo rodzinne. A powiem Wam tylko tyle, że zapowiada się naprawdę super. Wracam teraz do pakowania. No i niestety trzeba pomału już myśleć o powrocie do Polski, ale podobno czeka nas piękna pogoda, przywita nas piękna pogoda, także nie ma co narzekać. No i jak nas żegnają Włochy? Daniela przygotowuje właśnie tiramisu. Patrzcie na to. Mascarpone, savoiardi, kawa też już się robi, pyszności. Nawet kawałki czekolady. O, zobaczcie. Mm.